A co tu jest tak ciasno? Aha, tu jest to. Dzień dobry. Dzień dobry, ptaszku śliczny. Dzień dobry, moje. Ojej, kurdaski idą. Kochane, dzień dobry. Cześć, o proszę, kto to przyszedł? Luboszek się cywilizuje nam tutaj. I? No, a gdzie jest twoja siostrzyczka? Przepraszam, wam przerwałam. Wyście się pewnie najadły, a tu ciotka przyszła i przerwała wam spanie. Moje małe bączki śliczne. Gdzie jest nasza Lubisia? No gdzie jest nasz ptaszek malutki? Cio? I to musimy zamknąć wam okienko, bo już się robi chłodno. Toż tu jest bardzo przyjemnie. Ale już będę się martwiła, wiecie? Już karmimy. Dzień dobry. O, buziaki. Czekajcie, bo ja muszę tutaj zasłonić w takim razie. Pochodźcie sobie troszkę, no, pochodźcie. Czekajcie, tylko żeście tutaj znowu. No, cześć, niunki. A, wy też już się nudzicie, prawda? Okno zamknięte, od razu inne zapaszki. O, mamunia kochana. Będziemy zaraz mamuni dawać lekarstwo. No, zaczynają się kotki nudzić, słuchajcie. Pierwsze wyjście na korytarz. No i teraz piesków się przestraszą. Proszę. Proszę bardzo. No, nie widzisz jeszcze, nie? Nie widzisz, fikuni. Chodzą koty. Chodzą. No tak, fikuńka. Fikuńka, fikuńka tam patrzy. O, jak zobaczą. Nie wiem, co to będzie. Przez tą folię pewnie nie zobaczą. No co, kochana. I mały wyszedł. Mały wyszedł. No nie, 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 masz rację. Tutaj nie wchodzimy, nie. Czekajcie, weźmiemy, zrobimy tak. Tu zamkniemy. O. No. I co tam będzie? To figońka taka grzeczna, kochana. Ale kotki nie widzą jej, nie. One by poszalały, co? One by się pobawiły. No ślicznie, ślicznie. Aha, jaki bokiem, jaki groźny kot. Kot lew. Chodźcie, bączki. Chodźcie, bączuszki, chodźcie. No, cześć. Pekińczyk mój kochany. Mała robi cyrka. No jakie piękne. Gdzie wy tu chodzicie? No, to jest fajnie, prawda? Już macie dosyć tego pokoju. Jeszcze troszkę i będziemy. O, już się zaczyna wspinanie. Teraz będzie skok na górę. Nie ma skoku tam, nie. Proszę wracać. To jest nie dla was, bo... patrzcie, patrzcie. Chodźcie, miłki, chodźcie. Chodźcie, wracamy. Chodźcie, bo ja teraz będę miała tylko kłopot z wami, wiecie? No. O, będę miała kłopot. Muszę połapać to towarzystwo. Połapać mu się. Proszę. Hop. A. I proszę bardzo. No, no, no. Nie skocz tam, nie skocz.
Co ty wyprawiasz? Nie. Nie. Uciekają. O, udało się jakoś. Teraz to już będę miała cyrk. Prawda? No. Okej, sprzątamy, karmimy, bawimy. Dobrze, teraz koteczki. Myśmy pojadły, powiedz. Ciotka posprzątała kuwety. O, jeszcze troszkę wywietrzymy. Czekajcie. Zaraz się będziemy bawić. Ała. O. I tutaj mamunka siedzi nad miską i duma. Wiecie co, tym razem ją wygolili, kurcze pieczone. Patrzcie. No pół kota wygolone, no rzecz to licha. Wiecie, pół kota to przesada, ale tak zawsze była taka mała dziureczka z boku, a teraz tak dużo. No, czekajcie, dajcie mi tutaj gdzieś usiąść koło was. No i będziemy się bawić wędeczką. Tak? Wędeczką się będziemy bawić. Tu lecą koty i tu lecą. Tu i tu. I tu. I tu. Tu lecą i tu lecą. Tak? Fajna zabawka. Fajna. Słuchajcie, one się zaczynają już nudzić. Także ja myślę, że tydzień i niech jadą. Góra 2. Tak? Bo już zacznie zaraz być problem. Będą mi uciekać na korytarz. One już by chciały nowych jakichś atrakcji. Chciałyby być człowiekiem. Chciałyby, żeby coś się działo. Ile można siedzieć, powiedzcie? Nie? Takie były maciubkie, że męczyły, Boże, męczyły. Mieściły się w dłoni. A teraz, a właśnie, miało być ważenie. Okej, to robimy ważenie. Robimy ważenie, tak. No, takie będą scenki właśnie w tym programie, o ile będą oczywiście ujęte. Ale wszystkie kotki się wspinały. I to czasami wszystkie cztery naraz. Nie wiem, co oni tam wybiorą. A, oj. Łobuziaki takie kochane. Takie kochane łobuziaki takie. Takie fajne. Słuchajcie, jakie one są piękne. Przepiękne są. Cudowne. Cudowne. Dobra. Koniec z nimi. Będzie znowu bardzo długi film. Idziemy do drugich kotków. Teraz jesteśmy w drugim pokoju i ważenie. Ważenie. Selenki. Musiałam się zastanowić. Uwaga. 520. Brawo, Selenka. Brawo, kochanie. Brawo. 520 piszemy. 520. Selenka już ma zakropione oczka. Już jest gotowa do jedzenia. Idzie do jedzenia. A teraz przychodzi Luna najedzona wielkim brzuchem. I 590 waży. Wiecie? 590. I musimy jej iść po kropelki. O, tutaj zostawiłam. I zakropić ociątka malutkie. Chodź. Laś. Chodź. Już. Gdzie tu się kotek? Gdzie ten kotek się tak wyciofuje? Gdzie? Dobra, to mamy ciebie z głów. A czekaj, gdzie ja cię daję? Tu nie masz chodzić. Czekaj. O, dobra. No i teraz z tą panienką, a to już jest niestety przykre do pokazywania, bo ona się boi. Bo ona nie chce tego.
No, a ja tutaj do niej znowu ze sprzętem, czyli znowu tabletka i znowu, proszę ja was, kropienie oczu. Ona tak nie lubi tego kropienia oczu. No bardzo to jest przykre, no mi jest tak przykro. Nie wiem, zobaczymy, najwyżej się to wytnie, bo nie chciałabym pokazywać, jak ona jest biedna. I dziurka kochana, ja wiem, no wiem, słoneczko, chodź. No, chodź troszkę. Pięknie, to jest z głowy. No pięknie, ja wiem, a jeszcze muszę zobaczyć, muszę kropelkę. Widzisz, dasz radę? To potrwa tylko chwilę. No, oczka masz takie jeszcze, wiesz, nie do końca dobre. Wszystko idzie ku dobremu, wyglądasz już pięknie. Ale proszę cię, daj mi oczko. No, chodź. Ciurka. Raz, dwa będziemy mieli z głowy. No, pokaż. Nie, tak, tak się nie da. O, ja wiem, no wiem. Chodź do mnie. Chodź. No wiem, 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 wiem. Chodź tutaj. Wiem, ja wszystko wiem, rozumiem. No, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jezus, ona nie chce tych oczu, to jest naprawdę coś strasznego, poczekaj, no, jedno, popatrz, no już, 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 o, już, 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 już jest po wszystkim, już jest po wszystkim, już, kochana, już, już, nie widzieliście tego, ale nic fajnego, no, ona tak nie lubi, tak lubi jedna, Boże, no, ale już zakropione, no, już nie idź, kochani, ja już idę, już więcej nic nie robić, nie. Zobacz, nic ci nie robię. Koniec. Ty jesteś biedna okropnie, tak? Ciotka cię męczy, przychodzi za każdym razem i cię męczy. Łatwo tak powiedzieć. Ja bym chciała z nią być w dobrych stosunkach, ją tylko głaskać. Kochanie, tak mi przykro. Wybaczysz mi to? Wybacz mi, żabko. Ty jesteś taka kochana. Ja naprawdę nie chcę ci robić krzywdy. Chodź tutaj, chodź. No chodź. Chodź, słoneczko. Troszkę tak uchylę na minutkę. Dobra? Chodź, słoneczko, chodź. Te małe tu szaleją tu jak zwariowane. Te maluchy szaleją jak zwariowane. Tak, też lubicie tą wędeczkę? Też? Aha, też się z nimi zacznij bawić, człowieku, to będzie koniec. Na razie tak pięknie się bawiły same, ale jak się zacznie zabawa wędką, to będzie koniec. Ociera się Rysiunie, ociera, tak. Swędzą ją te łóżka pewnie. Jedna kocinka, jedna. Ona też potrzebuje cierpliwego człowieka. Wiecie, ona jest fajna, łagodna, ale jak zaczynam jej kropić oczy, no to syczy na mnie. Natomiast no ważne, że nie atakuje, tak? Po prostu nie lubi tego. No czasami nam lepiej wychodzi. Po południu nam wyszło lepiej. Szybciutko się to odbyło, nawet się nie broniła i tak jakby się uczyła, no koty się tego uczą, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Śliczne, śliczne dwie dziewczyneczki, wesolutkie jak szczygiełki, piękne, już po prostu odżyte całkowicie, już nie ma śladu po tym, co tam im było, jak to szybko poszło, coś pięknego. Także zapraszam, jak ktoś chętny. Nie ma co ich trzymać, niech robią miejsce następne, bo można się wykończyć, tyle jest próśb. Wierzcie mi, że chciałabym naprawdę wszystkim pomóc. Ale no jest to niemożliwe, no. Niemożliwe jest to bez
dezorganizacji swojego życia bez zażynania się, a ja no nie, nie chcę, nie mam siły na to. Mam też inne sprawy, tak? Mam też inne swoje aktywności, które mi zajmują czas i no i nie mogę po prostu się zakocić po kokardę. Także zapraszam. A teraz już mówię wam dobranoc. Rysiunia wam powie dobranoc. Tak, Rysiulku? Powiedz im dobranoc. Tak, kobieta. Kochana Piciula.